Witajcie. Teraz wytłumaczę, dlaczego w takim stroju stoję tutaj w krótkich spodenkach i niweczę właśnie dzieła diabelskie. Chcę wam powiedzieć, że odkąd byłam nastolatką, zaczęłam się porównywać z innymi. Najpierw za szybko urosłam, później przeszkadzało mi to w sporcie, przestałam odnosić jakieś sukcesy. W liceum już nie trenowałam zupełnie, ukryłam się pod maską intelektualistki w rozciągniętych swetrach i maksymalnie długich spódnicach, wielkich butach. I od pewnego czasu wychodziłam sobie tutaj z poniżenia. Bo chcę wam powiedzieć, że to, co teraz łamię, to jest poniżenie. Poniżenie skłaniało mnie do tego, żeby się porównywać z innymi. Żeby patrzeć na ich fizyczność i porównywać ją z moją fizycznością. I to mnie bardzo blokowało. I chyba w tamtym tygodniu Artur zamieścił takiego mema z Sylwestrem Stallone. I tam było napisane, że jak kiedyś umarłam w dzieciństwie, to tata kazał mi to rozchodzić. I postanowiłam rozchodzić to poniżenie, które mnie wiązało w ciele. Wczoraj pojechaliśmy do sklepu i stwierdziłam, że kupię krótkie spodenki. Bo nigdy w życiu bym ich nie założyła wcześniej. Bardzo się krępowałam, nawet jak byłam w jakichś takich leggingsach, wiecie, mega obciskających i przebiegałam obok jakichś mężczyzn szczególnie, to się bardzo bałam, że w ogóle oni mnie będą oceniać, że będą gwizdać albo powiedzą, ale pasztet. Nie wyobrażałam sobie, że mogę w ogóle biec sobie na luzie, tak? Szczególnie jak jest teraz gorąco. I zaczęłam przymierzać te spodenki. W każdych z nich wyglądałam kiepsko. I przyszła taka pokusa, żeby sobie nie kupować. A później przyszła pokusa, dobra, to kupię sobie najtańsze. Kupię najtańsze, dobra. Ale przy okazji złamałam też dziadostwo i stwierdziłam, nie. Cena za moją wolność była potężna, więc ja kupię najdroższe. I nie mogłam się doczekać, aż wybiegnę tego dnia. Mimo tego, że rano biegałam, to przygotowałam kolację dla dzieci i męża i pobiegłam. I wiecie, był fajny wieczór, więc wszyscy byli na ulicach. Mijałam mnóstwo ludzi, stawiłam temu czoła i absolutnie w ogóle nie miałam tej charakterystycznej spinki w sobie, że ktoś mnie oceni. Nie miałam czegoś takiego. Wiecie, mam wykład tego snu, który miał Artur. Bliscy tobie, to jest twoje ciało i dusza. I masz wszystko, żeby w ogóle wyjść z każdego związania. Możesz rozchodzić każdy przejaw śmierci w ogóle w swoim życiu. Możesz rozchodzić każdy przejaw śmierci. Ja mogę teraz po prostu wam się zaprezentować. Jestem wolna jak dziecko, które w ogóle dobrze się czuje w swoim ciele. Nigdy nie myślałam, że tak może być. Wiecie, gdybyśmy byli w religijnym kościele, to bym powiedziała, zostałam uwolniona. Ale nie. Ja to rozchodziłam. Ja to zrobiłam. Ja to zrobiłam. Ja. Przez to, co się stało na krzyżu. Przez moją wiarę i łaskę. Amen. Amen.